Premiera kolejnego, 10 już sezonu Apex Legends zbliża się wielkimi krokami, ponieważ zaplanowana jest już na 3 sierpnia o godzinie 19.00. Więc nic dziwnego, że poznaliśmy już oficjalnie nowości, które zawitają do gry w tym sezonie. O tym chciałbym Wam opowiedzieć w tym odcinku. Mam nadzieję, że się spodoba. Jeżeli tak, to nie zapomnij zostawić łapki w górę. No i oczywiście nie zapomnij o subskrypcji. Liczę na Twoje komentarze pod tym odcinkiem, bo chętnie podyskutuję o tym, co dostaniemy w dziesiątym sezonie. Apex Legends. A teraz życzę wszystkim miłego oglądania! Informacje o tym, co najważniejsze w nowym sezonie, to oczywiście informacje o nowej legendzie, a poznaliśmy je, oglądając piękne, nowe opowieści z ludzi, choć niestety bardzo krótkie, ale ze świetną muzyką, świetnie narysowane i naprawdę bardzo fajne. Jeżeli chcecie je obejrzeć na spokojnie, to link znajdziecie jak zawsze w opisie tego odcinka, także tam sobie obejrzyjcie to na spokojnie, bez mojego gadania, ale widzicie to w tle. Świetna muzyka, tak jak już powtarzałem. Ale to, co najważniejsze, nowa legenda. Nazywa się Seer. Chyba nie będzie przetłumaczony na polski, ale po polsku to można by przetłumaczyć na Jasnowic. Narodzony zgodnie z przepowiednią, pierworodny, naznaczony znakiem ćmy, którego oczy i samo spojrzenie jest w stanie zmienić ocean w pustynię i zburzyć budynki. Tym Czym będzie nowa legenda? No to będziemy musieli poczekać do premiery nowego sezonu, ale fabularnie bardzo fajna, bardzo ciekawa postać. Dlaczego dołączył do igrzysk, jak tam się znalazł, tego jeszcze nie wiemy, ale myślę, że te informacje również uzyskamy. Nie poznaliśmy gameplayu, nie zobaczyliśmy gameplayu, ale na stronie Electronic Arts, krótko po publikacji tego filmu, pojawiły się już dość szczegółowe informacje na temat nadchodzącej legendy Sira, właśnie jakie będzie miała umiejętności? Czym będzie władał, czym będzie wyróżniał się na polu walki Igrzysk APEX. Już wam wszystko opowiadam. Kolejny sezon, który, tak jak mówiłem, wystartuje już 3 sierpnia o godzinie 19 będzie nosił nazwę Wynurzenie, no i nową legendą będzie właśnie SIR. I co my tutaj widzimy, co my tutaj czytamy? Dzięki mi kod... Dzięki mikrodronom i oku artysty, Sir dostrzega możliwości, które inne legendy mogą przegapić. Wykorzystuje je w najpiękniejszy sposób, jaki tylko potrafi. No to tyle oficjalnie ze strony EA, bo jeszcze umiejętności Sira nie poznaliśmy, ale są wycieki, tylko od razu zaznaczam, że mogą one się nie potwierdzić, chociaż nie sądzę, bo są bardzo wiarygodne. Tak wyglądają ikonki umiejętności Sira wygrzebane już z plików gry. No i co one mogą oznaczać, bo to również. Udało się gdzieś wykopać. No, i mamy tak, umiejętność pasywna, czyli Eplomb Training. Trening opanowania, która daje Seerowi umiejętność widzenia stanu zdrowia przeciwników. I wydaje mi się, że to jest bardzo mocna pasywka, bo jeśli Sir będzie się dobrze komunikował z pozostałymi członkami drużyny, no to będzie możliwość szybkiej eliminacji jednego, dwóch przeciwników, żeby osłabić drużynę, a nie strzelać do tych, którzy mają jeszcze full HP. Myślę, że moje informacje o tym, że zostało 2 HP, będą teraz podlegać szybkiej weryfikacji. Ale to bardzo dobrze i to bardzo dobra pasywna umiejętność. Jeśli chodzi o umiejętność taktyczną, jest to Sonar Grenade, czyli granat sonarowy. Po rzuceniu jego w okolicy czy w, czy w miejscu działania tego granatu, będziemy widzieli przeciwników. Ma on trwać 15 sekund, ale od razu mówię, że to są przecieki. To się mogło zmienić, to się mogło zmienić w toku developmentu tej postaci, ale takie przecieki były. Jeśli chodzi o Ultimate, to jest Sacrificial Romantic, czyli poświęcenie romantyka, czy romantyczne poświęcenie i tutaj e, SIR będzie aktywował jakieś urządzenie, które będzie tworzyć jakąś, jakieś pole siłowe, które będzie zadawało obrażenia bezpośrednio zdrowiu przeciwników, ale podczas tego używania SIR nie będzie mógł się ruszać. No to tyle, jeśli chodzi o legendę, czyli o Sira. Jak widzicie, zapowiada się on naprawdę bardzo ciekawie. Oczywiście do tego dostaniemy aktualizację mapy z Kraju Świata, informacje o tym, czy teasery w grze już pojawiały się od dawna. No, i oczywiście nowy sezon to również nowa broń. Tym razem będzie to LKM Rampage, najnowszy wynalazek Rampart. I co bardzo ciekawe, będzie to LKM strzelający lekką amunicją. Zgodnie z przeciekami, co jeszcze nie musi się potwierdzić, ale tak również tutaj jest napisane. Poznaj najnowszy wynalazek Rampart. LKM Rampage o zaskakującym źródle siły ognia. No więc lekka amunicja byłaby rzeczywiście zaskakująca. Jestem bardzo ciekawy. Pamiętajcie, że według plotek, Spitfire ma teraz znaleźć się we wrzucie zaopatrzenia. Z niego ma na ziemię wrócić Prowler, także nowy LKM byłby jak znalazł wraz ze startem 10 sezonu. Do tego, oczywiście, oprócz nowej legendy, zmian na mapie i nowej broni, zgodnie z zapowiedziami wcześniejszymi twórców, wraz ze startem 10 sezonu mają do gry dołączyć areny rankingowe, czyli rankedy będą nie tylko na Battle Royalu, ale również na arenach. No i jak widzicie, będzie od razu pakiet specjalny, wynurzenie do nowej legendy, do Sira, w skład którego będzie, jak zawsze, wchodziła skórka oraz Apex końcy. No to tyle informacji na temat nadchodzącego 10 sezonu. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, co. O tym wszystkim myślicie? Kolejne informacje mają pojawić się już 22 lipca. Za sprawą EA Play, gdzie mamy zobaczyć pierwszy trailer nowego 10 sezonu. Ja się jaram, ja nie mogę się doczekać. Nowa legenda wygląda bardzo fajnie. Ciekawy jestem, jak nowy LKM i przeniesienie Spitfire'a do zrzutu e, zmieni metę tej gry. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Zachęcam jeszcze raz do obejrzenia sobie na spokojnie nowych opowieści z odludzia o si że Właśnie link w opisie. Dzięki, że oglądałeś i do zobaczenia następnym razem. Cześć!